Cześć krewetko maniacy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, niedziela. Leżę przed zbiornikami, 7 maja. Leżę przed zbiornikami i myślę, co by tutaj poprzenosić, bo mam fajne akwaria dojrzałe. To akwarium jest petarda, no, woda kryształ, naprawdę. Tutaj jest jeden oblatywacz w postaci krystala czerwonego i to jest pierwszy mój zbiornik na filtrze kubełkowym i na Hamburgu, takie połączenie. Tutaj jest filtr kubełkowy firmy Tetra EX500+. No woda jest, powiem wam, no petarda, naprawdę. W ogóle ruch tafli wody, który tutaj z deszczowni jest, powoduje, że są takie bliki na podłożu. W innych zbiornikach tego tak nie mam widocznego, a tutaj jest to mocno widoczne i bardzo mi się to podoba. Tutaj jest, słuchajcie, jak pamiętacie, zakładaliśmy ten zbiornik, podłoże Benibachi normal, 3 litry wsypałem plus duży Hamburg z tyłu, no i filtr kubełkowy, to robi olbrzymią robotę. Mierzę, słuchajcie, sobie pH właśnie i zobaczcie, pH mamy tutaj 5,30 powiedzmy. I tutaj bym chciał coś przenieść, ogólnie bym chciał przenieść do jakiegokolwiek z trzech zbiorników, bo to jest jeden zbiornik z trzech, które mam puste. To jest właśnie zbiorniczek na Benibachi. Kolejny zbiornik jest ten. Też już fajnie dojrzał, tu jest takie połączenie podłoża SL Aqua i podłoża Ada złota. Ada złota jest w rynnie, SL Aqua jest przed rynną na dnie. Też już zbiorniczek fajnie jest dojrzały. I kolejnym zbiornikiem jest ten zbiorniczek tylko na podłożu SL Aqua. Z racji tego, że tutaj mam pH jakieś 6,1, 6,2, to zakupiłem w dniu dzisiejszym 15 sztuk krewetek Aura Blue, które przyjadą. I ja sobie je wpuszczę tutaj, bo jest troszeczkę wyższe pH, więc Aura powinna być zadowolona. Przeglądając tak sobie zbiorniki, w których najsłabiej się kręci, oto wytypowałem dwa baniaczki. Baniaczek z Red Devilami, które niby coś tam zaskoczyły, maluchów trochę śmiga. Ale to idzie tak wolno jak krew z nosa wszystko, że pomyślałem o tym właśnie zbiorniku. Też z tego względu, że to jest jeden z moich najstarszych zbiorników i myślę, żeby tutaj zrobić restart. Albo Black Devile, nie? Albo Black Devile, chociaż na ostatnim filmie, jak wam pokazywałem z moimi krewetkami, to u Black Devili się pojawiły maluszki. Jedna samica wypuściła maluchy i są takie malutkie przecinki, że będzie mi ciężko po prostu wyłowić, albo inaczej, będę musiał spędzić bardzo dużo czasu, żeby wyłowić te krewetki, tych maluszków tam poszukać. A tutaj u Red Devili jak na razie jest luz, w sensie, że młode, które były, już fajnie podrosły, więc będzie łatwo po prostu krewetki przenieść. Też tutaj nie ma ich za dużo, ze 25-30 sztuk będzie krewetek, więc też nie ma tragedii. I z racji tego, że na SL Aqua bym puścił krewety Aury, no to zostały mi dwa zbiorniki. Albo ten tutaj na Benibachi. pH jest, słuchajcie, podobnie. Tutaj mamy pH 5,30. Na tym połączeniu Ady z SL Aqua mam jakieś 5,40, 5,35, 5,40, więc bardzo, bardzo zbliżone. Zapytacie mnie może, po co robić w takim razie restart tego zbiornika. Otóż otrzymałem do testu
to całkowicie nowe podłoże, o którym wam też wspominałem. Podłoże ma pH około 5,6 i z racji tego, że jestem takim super beta testerem i to był mój pomysł, żeby zrobić to pH, to podłoże w takim pH, bo podłoże w wersji pierwszej, jakie dostałem, ma pH około 5,8-5,9 i tam się naprawdę dobrze kręci, ale rozmawiając z firmą, powiedziałem im, że spróbujmy zrobić podłoże o pH 5,5-5,6. No i takie też podłoże mi, słuchajcie, przyszło. Tu chyba jest 2 albo 3 litry tego podłoża, więc wypadałoby na tym podłożu zalać, żebym już miał też jakąś wiedzę na ten temat, czy to się sprawdza i czy będzie dobrze, bo podłoże to, które jest tutaj nazwane tak roboczo Top Secret, naprawdę fajnie się sprawdza. Zaraz przetrę szybkę, wrzucimy jakiś pokarm, wam pokażę, co tu się dzieje. Podpaliłem troszkę światełkiem ten zbiornik. Tutaj, słuchajcie, z racji tego, że nie wiedziałem, co tu wpuścić, nie wiedziałem, co na tym zbiorniku będzie chodzić, więc zrobiłem sobie taki zbiornik odpadowy. Odpadowy z różnym miksem, słuchajcie, krewetek. No i te krewety naprawdę zaczęły tutaj się mnożyć i tych maluchów jest naprawdę dużo, więc jak najbardziej ta wersja, która pierwsza była pod krewetki Caridina, takie tajwanowe, się jak najbardziej nadaje. Jestem zadowolony, no pomnożyło się naprawdę krewet, cała, słuchajcie, masa. Więc bardzo fajnie, ale i tak poprosiłem o zrobienie takiego podłoża o jeszcze ciutkę niższym pH, żebyśmy mieli obraz tego, jak to wygląda. No i właśnie chciałbym na tamtym podłożu zbiornik założyć, dlatego tak mnie ciśnie co do restartów, nie? Żeby zrobić restart, mimo że mógłbym te Red Devil'e tam zostawić, bo jak coś tam się ruszyło. A też takie opinie mam o Red Devil'ach, że czym starsze podłoże, tym lepiej dla nich, więc można by, nie? Ale nie mam nic innego, słuchajcie, co bym chciał przenieść, co bym mógł przenieść, bo wszystko inne naprawdę się dobrze kręci. Jak nigdy, słuchajcie, nie mam teraz powodów do restartów, bo zawsze coś tam gdzieś się znalazło, tu się coś nie kręciło, tutaj coś nie było tak jak trzeba, więc człowiek te restarty robił, nie? A teraz naprawdę nie mam powodów do restartów i muszę na siłę szukać zbiornika, gdzie by restartować. No zobaczcie, wrzuciłem im tutaj troszeczkę soi. Naprawdę jest dużo krewet tutaj. I mamy pinto czerwone, i pinto czarne, i jakieś tajmosurki, i jakieś blue bolty, i jakieś takie brzydkie samce, gdzieś tam Royal Blue Tigerów. No taki ogólny zbiorniczek odpadowy, który naprawdę dobrze się kręci. No naprawdę dobrze się kręci. No i nie mam co, słuchajcie, restartować. No to jest taki problem krewetkomaniaka, że ja z racji tego, że lubię sobie testować i kombinować i szukam jakichś nowych pomysłów, no to zawsze muszę mieć coś wolnego, nie? A teraz nie mam co i to jest, słuchajcie, moja bolączka, bo zobaczcie, jak to wygląda w jakichś tam innych zbiornikach, nie? Przejadę wam tutaj PRL-ki od Piotra Berlaka. Nie mam, słuchajcie, co, kompletnie nie mam co restartować, no. Patrzcie, jak to wygląda. No i tak padło chyba na te Devil'e, kurczę, no bo nie mam, słuchajcie, innego pomysłu, gdzie wpuszczać krewety, nie?
Zobaczcie, jak to wygląda u mnie. Wszędzie jest naprawdę pełno, pełno robali. Tutaj to w ogóle jakaś szarańcza, nie? No. Ło. King Kongi też, słuchajcie, się na razie mają dobrze na Akademię. No i tak dalej, nie? Więc niektóre zbiorniki są w miarę świeże, z nowymi krewetkami od marka krewetki, pamiętacie? No, więc padło chyba na te dwile, bo nic innego przenosić nie mamy zamiaru. A te wilki są tutaj. Ładne defile, no. I chyba póki nic tutaj nowego, młodego nie ma, malutkiego, więc będzie prosto wyłowić te krewety i przenieść. I z racji tego, że nie ma ich za dużo, więc nie będę chyba kombinował i przenosił te krewety na duży ten zbiornik, ten olbrzymi tutaj na Benibachi, który fajnie dojrzał, tylko przerzucimy je tutaj. Do tego zbiorniczka będzie im chyba dobrze. Tak mi się wydaje. Pokażę wam krok po kroku, jak ja to robię. Może kogoś to interesuje. Robię to już tyle lat, słuchajcie, że dla mnie to jest jakby już rutyna trochę, nie? Ale pojemniczek, nabieram sobie wody. No, pojemniczek jest. Krewety są. Trochę się boję, wiecie. Zawsze się boję, jak przenoszę krewetki, których mam mało, nie? Jak wiecie, tutaj tych krewet było z 50-60 sztuk, to bym się mniej może stresował, nie? A z racji tego, że nie mam ich za dużo, to każda strata krewety, no to jest problem, nie? Bo to jest zawsze te parę krewetek mniej po prostu. No, ale może w nowym domku będzie im po prostu lepiej, no. Może tutaj coś nie zatrybiło. Ten zbiornik ma małą warstwę podłoża. Z racji tego, że ma małą warstwę podłoża, to pH na początku tylko było fajne, a później to pH rosło, bo podłoże było cienka warstwa podłoża była, nie? I to pH sobie rosło. Te krewety gdzieś tam nie bardzo chyba lubią wysokiego pH, chociaż też kogo się zapytać, wiecie jak to jest, nie? Jedni trzymają na wyższych pH, inni trzymają na niższych pH i każdy chwali swoje. No ale miałem już te krewetki na niższym pH przez jakiś czas. To było tak średnio, nie? Później dałem je tutaj, troszeczkę wyższe pH, też nie było jakiejś petardy. Później zacząłem tym krewetkom zmieniać, wkładając, wiecie, te pończochy z Adą i tak dalej. Znowu im obniżyłem trochę pH. No i te krewetki przez takie moje jakieś dziwne skoki parametrów nigdy nie miały stabilności i pewnie po prostu potrzebują czasu, nie? Żeby się przyzwyczaić. No a jak ja tak, słuchajcie, mieszam im, no to nie mają kiedy się przyzwyczaić. Ale mam nadzieję, że teraz jak już zmienię
i już będzie okej, nie? Dobra, muszę powyciągać trochę rzeczy tutaj z tego zbiornika, bo tak to będę się bawił z tymi krewetkami wganianego, a nie mam czasu, żeby się bawić z tymi krewetkami wganianego, więc pozbędziemy się troszeczkę gratów. Pozbędziemy się troszeczkę gratów i łowimy dalej. No, powyciągałem wszystko łącznie z filtrem. Jeden filtr tam na końcu, który był mega zmulony. Przy wyciąganiu się stało, co się stało, ale szybko wyłowię krewety. To nic im tam nie będzie. Nie będzie tak mało tych krewetek, słuchajcie, zobaczcie. Coś tam będzie, z 25, z 30 sztuk się zbiera. O. Dobra, słuchajcie, wracam, jak wyłowię wszystko. Słuchajcie, tak wyławiam i nie ma ich tak wcale mało, zobaczcie. Nawet więcej będzie niż te 25-30 sztuk, tak mi się wydaje. A jeszcze coś tam pływa, wiecie? Jeszcze jakieś maruchy są, czy maruchy, takie podrostki. Całe szczęście, że to nie są maruchy, bo by mnie chyba szlak trafił. A tak to w miarę szybko, w miarę sprawnie to idzie, więc zaraz aklimatyzację w nowym zbiorniczku tam przerzucimy. Tutaj szybki restart. Wybierzemy sobie tylko, jakie bakterie zastosować, bo bakterii mam całą masę, więc zobaczymy. No i będzie elegancko. No dobra, to chyba wszystko. Przyglądałem i chyba wszystko. No ale zobaczcie. Jest tego trochę. O, tutaj one się jeszcze... Zobaczcie. Troszkę tego jest. Fajnie. Ze 40 sztuk będzie pewnie. Teraz tym robię aklimatyzację. Do tego zbiorniczka je wpuścimy tutaj. To na spokojnie, a tutaj sobie będziemy zaraz spuszczać wodę i opróżniać ten zbiornik. Z racji tego, że nie mam czasu się bawić w aklimatyzację, pilnować tego, bo jest troszkę roboty, to szybki wężyk akwarystyczny, pętelka, woda stąd, fik i sobie powoli kapię tutaj. No i niech tak sobie kapie, a ja na spokojnie mogę się zająć tym baniaczkiem. Na początku, słuchajcie, zawsze walę z grubej rury. Grubą rurę, żeby mieć jak najmniej roboty. Odessam i wodę, i podłoże, i resztki, szyszek olchy, no wszystko. No i dobra, sporo nam poszło. Tutaj jest cenna zdobycz, czyli kora ketapangu. O, damy ją też do tego zbiorniczka. No dobra, a reszta to już pójdzie cienkim wężykiem. Dobra, słuchajcie. Tyle wystarczy. Podepniemy grzałkę. Wsuniemy zbiorniczek. Tu sobie teraz ładnie przetrę. I idę przetrzeć też zbiornik, wypłuczę i zaraz wracam. No dobra, baniaczek w miarę wyczyszczony.
nie jakoś super, nie mam potrzeby super czyszczenia, wiecie, odkażania octem, nie wiadomo czym, bo tu nic się nie działo w tym zbiorniku, więc spuściłem wodę, przetarłem troszeczkę ręcznikiem i można zalewać zbiornik ponownie. No jest czarny, nie? Dobra, wsypmy do akwarium. Dobra, wsypiemy cały wór. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale to podłoże tak się miejscami świeci. Kurczę, nie zobaczycie tego chyba na kamerze. Ja na małym ekraniku tego nie widzę. Pod różnymi kątami ma jakby w sobie te ziarenka, mają w sobie takie świecące elementy. Kurczę, bym wam pokazał. No ciężko tak zobaczyć, ale musicie mi zaufać. Może zrobię wam zdjęcie, jak mi się uda, żeby wam na zdjęciu pokazać, ale miejscami one się tak błyszczy troszkę, no. O, tu nawet widać dobrze, zobaczcie. W tym miejscu. O, widzicie? Takie są błyszczące, błyszczące elementy. No nic, dobra, zobaczymy. Podłoże wsypane, warstwa nam wyszła taka, no, z 2,5 cm, więc jeszcze nie najgorzej. Akwarium jest długie, bo to jest 50, więc też jakoś to się to fajnie tutaj rozłożyło. I teraz bakterie. Jakich bakterii byśmy tutaj, słuchajcie, użyli? Jako że mam otwarte opakowanie, tu już taka chyba końcówka jest, bo bardzo dużo używam multipowder, więc wykorzystamy sobie ten multipowder na założenie tego baniaczka. Tak to wygląda. Podłoże ładnie obsypane multipowder. Tutaj dalej się krewety aklimatyzują, więc wsuwam zbiornik, wkładam grzałkę, wypłuczę filtry, te same, które były. Więc dwa filterki tutaj wrzucimy, tylko je ładnie, ładnie wypłuczę. Zalewamy wodą Ero, mineralizacja GH+, LC, Shrimp, Squall Dropu i niech sobie dojrzewa. No dobra, wszystko gotowe, dwa uczeciki, grzałeczka. Podsypię jeszcze troszeczkę w kilku miejscach Rich One i możemy wodę wlewać. No dobra, te takie brązowe plamki, które widzicie, o, które widać, to są takie, to tutaj słuchajcie, jest Rich One wysypany w kilku miejscach, niewielkie ilości i teraz można śmiało wlewać powolutku wodę, tak żeby, przynajmniej starać się, żeby nie wzburzyć tego, co tutaj sobie misternie rozsypaliśmy. No i dobra, widzimy się, jak zbiornik będzie zalany. No dobra, zbiorniczek zalany. Mega czarne podłoże. Bardzo mi się to podłoże podoba, słuchajcie. Bardzo czarne. Wiecie, Benibacz jest takie jaśniutkie. Help jest też taki jaśniutki. Master Soil też jest taki spoko.
Eselakwa jest dosyć ciemnym podłożem. Eselakwa dosyć ciemno wygląda. Ale to wygląda naprawdę fajnie. No dobra, odpalimy filtrację. Dobra, filterki ruszyły. Grzałeczko odpalimy. Dodamy mineralizatora. Sprawdźmy najpierw, ile mamy po zalaniu. Po zalaniu będzie tyle, ile ma moja woda. Ero zapewne. Może troszkę nabrało. No nabrało troszkę po zalaniu, bo moja woda ma obecnie jakieś 3 mikrozimensy, 2-3 mikrozimensy. A tutaj zobaczcie, że już mamy 22, nie? Więc troszeczkę tam nabrało. Solek GH plus LC z cold dropu. Na początek tak zrąsi. Troszkę więcej. Niech się przemieli. Zobaczymy. Ale by było, jakbym trafił na 250, nie? Zaraz się okaże, że przesadziłem i to dopiero będzie. Ale nie. Dobra. Przemieliło się trochę. O, troszeczkę przestrzeliłem. 265. Ale tak zostawimy już, wiecie? Zostawimy już te 265. 266. Niech tak już będzie. Niech sobie teraz zbiorniczek spokojnie. Miesiąc czasu dojrzewa. Mamy czas. A my się teraz zajmiemy tutaj devilami, wpuścimy je na nowy zbiornik. Dobra, pokropelkowało się trochę. Możemy wężyk ściągnąć. Niech to, co w wężyku, jeszcze doleci do końca. No, widzicie te lapisy? Te lapisy za jakiś czas stąd wyrzucę, tylko muszę poczekać, żebym miał tak chociaż z 10 sztuk, nie? Na razie chyba 3 sztuki są takich lapisów, więc na razie ich jeszcze nie będę przekładał do innego zbiornika, ale plan jest taki, że lapisy będą osobno. No, zobaczymy, jakim tu będzie. Ty, naprawdę powiem wam, że nie wiedziałem, że tyle ich miałem. Zawsze jak karmiłem czy coś, to tych krewetek było tam może z 15 sztuk, 20, więc tak oszacowałem, że tyle ich jest. A tutaj ich jest, kurczę, znacznie więcej. I tych podrostków trochę, i średnich, i większych krewetek. No, a z lapisami zrobimy porządek, jak będzie ich tutaj co najmniej dyszka, to wtedy je wyrzucimy stąd. No dobra, ten zbiorniczek sobie dojrzewa, grzałę zaraz odpalamy. Tu krewety przeniesione, mam nadzieję, że będzie dobrze. Tu jest Ada Gold w rynnie, z przodu jest Eselakwa podłoże. No dobra, pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć, cześć, a z tym będę was na bieżąco informował, bo może to będzie też alternatywa na braki podłoży, jakie się pojawiają czasami w naszym kraju, różne braki, typu, że Benibachi znika, Ada Złota znika, Dark Soil znika, BWS-a już dawno nie ma i tak dalej, więc może to będzie jakaś alternatywa, tym bardziej, że tego zabraknąć nie powinno. Dobra, to będę was informował co jak, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć, cześć.